Bill Gates, twórca Microsoftu i jego żona Melinda, którzy stoją na czele fundacji uznanej za największą na świecie, zdecydowali się, że przeznaczy ona dodatkowe 5 milionów dolarów na pomoc w walce z koronawirusem w USA. Pieniądze mają zasilić Agencję Zdrowia Publicznego Seattle i okolic, by mogły lepiej wykrywać osoby zarażone wirusem. Wcześniej, na początku lutego, fundacja ogłosiła, że przekaże 100 milionów dolarów między innymi na ulepszenie wykrywania zarażeń, poszukiwanie szczepionki i lekarstwa na chorobę wywoływaną koronawirusem oraz na ochronę społeczności w Afryce i Azji Południowej. Wczesne wykrywanie odgrywa zasadniczą rolę w pomaganiu organom publicznej służby zdrowia w identyfikacji i leczeniu ludzi, w podejmowaniu działań mających na celu ich bezpieczną izolację i ograniczeniu przenoszenia się wirusa w obrębie społeczności, ogłosił prezes Fundacji Gatesów Mark Sussman. Fundacja bardzo docenia wysiłki włożone przez lokalne, stanowe i federalne władze zajmujące się zdrowiem publicznym w reakcję na tę epidemię i chętnie podzieli się wiedzą i zasobami, dodał. Oprócz Billa Gatesa swoją pomoc zaoferował również Bank Światowy. O jego inicjatywie mówiliśmy w filmie widocznym na ekranie, dlatego zachęcam Cię do kliknięcia właśnie w ten link. Namawiam Cię także do zostawienia kciuka w górę, jeśli film spełnił Twoje oczekiwania. Do usłyszenia.